dobry. Witamy w 12 dniu wyprawy. Skład niezmieniony, wszyscy są. Niedźwiadka na wielbłądy nie zamieniłem jeszcze, czy jest nadzieja, bo dzisiaj taka miejscowość będzie po naszej drodze. U nas słynie z tego, że tam jest duży targ wielbłądów. Te wielbłądy, co jest z Sudanu, tam importują. Tam w tej miejscowości na D, ja potem podpiszę. I tam je potem zbierają na kwarantannę. Po czym, jak już przejdą kwarantannę te wielbłądy, to tam są duże targi i całymi stadami sprzedają te wielbłądy do innych części Egiptu. Więc jeszcze nadzieja jest. My co? My tu mamy prosto niby, czy w lewo za chwilę coś tam? Wiesz co, no ja bym prosto pojechała. Prosto byś pojechała. Tam, bo jest droga żółta prosto. To jedziemy prosto w takim razie. Dobrze, bo tu mamy przy okazji inne atrakcje, bo nawigacja momentami takie się podaje głupoty. Dobrze, jedziemy prosto. No więc to jest tyle. W tej chwili jedziemy na Mar Salam i tam odbijemy w prawo w głąb lądu. Pozostawimy Morze Czerwone za plecami i będziemy się kierowali w kierunku Delty Nilu do miejscowości Edfu, gdzie mamy zamiar zwiedzić pierwszą świątynię starożytną. Po czym pojedziemy do miejscowości Kom Ombo, czy jakoś tak to się nazywa mniej więcej wdzięcznie. I tam mam plan drugą świątynię zobaczyć dzisiaj. Po czym dojechać do Asłanu i w Asłanie dzisiaj pracujemy przed trudami jutrzejszego dnia. Oczywiście zobaczymy, jak tam będzie szło, bo na razie jest godzina 10:16. Mamy kawałek do przejechania. Zobaczymy, jaka będzie droga, jaka będzie wszystko inne. W związku z tym nie nerwowo, bez spięcia. Jak się czegoś nie da zobaczyć, to się czegoś nie da zobaczyć. To nie są jakieś mega najciekawsze świątynie tutaj w Egipcie, w związku z tym jakby się nie udało, to trudno. Póki co podziwiamy pustynię. Dziadek mówi, że ona jest brzydka, że ta w Maroku była ładniejsza. No i ja się z Dziadkiem akurat zgadzam też tutaj w 100%. Że po prostu ta pustynia jest taka trochę taka gruzowa, bym powiedział momentami. Trochę może taki, no ale tu za chwilę widzimy. Nie, to są takie kawałki. Kawałki są z piaskiem, ale z większą część są takie pagórki, jakby ktoś przyjechał ciężarówką i gruz normalnie zrzucił z samochodu. Pewnie też i takie się zdarzają kubki. Ale inna reszta to są pewnie twórczości już natury, gdzieś ponawiewane, grubsze kamyczki, więc jest to egzotyka, ale uroku wielkiego nie ma. Sądząc po nawigacji, jak również po takiej bramie wjazdowej, która drogę przecinała, była pusta, bez żadnych panów strażników, ale była, i było napisane Welcome to Mar Salam. Należy wnioskować, że zbliżamy się do czego? Do Mar Salam właśnie. Widoki są tu choć takie bardziej, powiedziałbym, takie marsjańskie momentami, to prawda. Szkoda, jak one już od dawna są marsjańskie, ale jakby zgodnie z nazwą. No i zobaczymy, co tam ciekawego w tej Marsie będzie. Jak patrzyłem tak na Google, to raczej niekoniecznie, że dużo ciekawego. Oczywiście tam wiadomo, pomijam rafy i inne rzeczy na morzu, to jakby o tym nie dyskutuję, bo się tym nie znam, ale chodzi o zabudowę, to raczej jakichś cudów się nie spodziewam. Zatem, mili Państwo, dojechali do Mar Salam i chcemy się przez kawałek przejechać, mieć jakby jasność, co tu można ciekawego zobaczyć. Mam wrażenie, że niewiele, no ale jak zobaczymy empirycznie, samodzielnie, to będziemy mieli większą tego faktu pewność. Zgodnie z oczekiwaniami, cudów brak. Wszak te wszystkie słynne kurorty, co to niby są Mar Salam, to one są gdzieś tam na dalekich obrzeżach. Z Mar Salam mają wspólną nazwę jedynie. Pytanie, co byśmy się, jakbyśmy się mówili bardziej w głąb. No, możemy, ale tam są takie domki i jednorodzinne, jakieś takie chałupki. No, nie wygląda to, że mają być jakoś ciekawie. No, zobaczymy, możemy, jak Dziadek ma takie pragnienia, marzenia, to możemy tam się gdzieś w głąb. Jeszcze uliczkę. Chyba jest jakaś uliczka w głąb, tak? Jeszcze jakaś jedno bliżej morza. Wiesz, no bliżej morza. Ale nie bardzo wiem, co by tam miało być, Dziadku, bo tam już morze jest, wiesz? Nie, no bliżej morza nie, no ale miasto jest, wiesz, no, ma jakąś rozłożystość. No tak, ale przy morzu jest tak, jak jest, to w tej rozłożystości dalej jest tylko teoretycznie. Bo jakieś są kratery po prawej stronie, że coś się buduje. Po grecku się buduje, czyli się stoi. Stoi, tak więc.
tak, to teren pod deweloperkę widzę tutaj jest. Więc jakbyś chciał inwestować, to można tu kupić taki już rozkopany budynek. Pensjonacik chce zrobić. Agroturystykę jakąś z wielbłądami w ogródku. Wszak morze jest, widzimy całkiem blisko tu dla odmiany i wygląda, że takie dość płytkie raczej jest tutaj to morze. A tu z urokliwością tutaj jest, powiedziałbym, no, dyskusyjnie. Właśnie taki bardziej marsjański ten krajobraz jest istotnie. Tam już w głąb, tam jest w głąb jakieś miasteczko ewidentnie, ale to raczej no, z kurortem też niewiele ma wspólnego. No i dojechaliśmy do tej głównej żółtej drogi, więc wracamy teraz na północ do skrzyżowania. No tu faktycznie trochę też się więcej dzieje, jak mówi niedźwiadek, no ale właśnie, no to co widać się dzieje. Jakieś niektóre są wykończone, tak pile z oko, inne niekoniecznie. No nie wiem. Port Galeb jednak był zdecydowanie bardziej urokliwym miejscem. Już nawet ta hurgada faktycznie cała też bardziej kusiła, bym powiedział. Aż może za parę lat jak to wszystko się powykańcza, no to nie wiem, ale 50 lat, no to też taka opcja może być, że tu się chwilę zejdzie. To jest tak, 5 minut dokładnie, albo i mniej. No to jest jakiegoś szału. Szału nie będzie, ale ktoś stwierdza, bo mówię, już w głąb miasta będą jakieś cuda na kiju. No, ale nie powiedziałem, że będą cuda na kiju. No to może będzie lepiej, się żartuje, tak, ale... ale... Zatankowani. Odbijamy w tej chwili w prawo, już po nawrotce, na drogę na Edfu w głąb Egiptu, zostawiając, jak powiedziałem, Morze Czerwone za plecami. Państwo, mała zmiana planu nastąpiła, bo tutaj kawałek za miastem, za Marsalama, na rogatkach, na kolejnym checkpoincie, panowie policjanci nas zaczepili, o dziwo, pierwszy raz, no i stwierdzili, że ta droga tutaj między Marsalama a Edfu, tam jest ponad ile, tam coś 200, coś nie tak, 220 właśnie kilometrów przez pustynię, to nie jest bezpieczna droga dla turystów, cokolwiek to oznacza, czy chodziło o jakichś, nie wiem, rozbójników, czy o warunki drogowe, że nie, nie ma infrastruktury i tak dalej. No generalnie kazali nam zawrócić, więc wracamy w kierunku Port Galeb znowu, musimy go ominąć i tam dojechać do miejscowości Al Kisar, czy jakoś tak, tak, nad brzegiem, no i tam mamy odbić w drogę w głąb lądu do Kiny, czy jak się ta miejscowość nazywa. I tam rzekomo ma być dobrze. No zobaczymy, czy tam nas tutaj panowie kolejni nie będą haltować, więc temat rozwojowy jest. Dobrze, żeśmy Niuńka zatankowali, więc mamy teraz większy zasięg do podróżowania, więc możemy się oddać przygodzie i jechać objazdem. Najważniejsze, bo nie tylko co? Bezpiecznie. Tak, więc jakby to poza wszystkim innym to jest rzecz najważniejsza, więc jeśli pan tak twierdził, no to zakładam, że miał ku temu powód. Nie było to na złość zrobione, w związku z tym jedziemy i zobaczymy, co nam czas przyniesie. Właśnie minęliśmy nasze rondko w Port Galeb i rozpoczynamy jazdę na północ, gdzie zaczynamy od zera. Mając jakby 2 godziny w plecy, bośmy o 10 z minutami stąd wyjechali i 140 km przejechane w tej weftę do Marsalamy. No ale co zrobić, takie życie. I
I teraz my, mili Państwo, jedziemy pod prąd nitką autostrady, ale ona ma dużo lepszą nawierzchnię faktycznie, więc się nią przyjemniej jedzie, bo jest nowsza. Ruch nie jest za wielki, więc może się uda po egipsku przejechać odcinek bez żadnych dodatkowych atrakcji. Najnowszy update jest taki, że w miejscowości El Wazir, czy coś takiego, co mieli nas panowie puścić do Kiny, też nas panowie nie puścili i kazali jechać aż do Safagi nad wybrzeżem i tam rzekomo jest główniejsza droga 60 do tejże Queeny, czy Kiny. Ja powinien już być good, więc no zobaczymy. Na razie w związku z tym sobie utrwalamy trasę wzdłuż wybrzeża. Wybrzeżeśmy ją 3 dni temu, jechali z Hurgady do Port Galibu. A teraz de facto wracamy tą samą trasą. Miejmy nadzieję, że nie dojedziemy do Hurgady, tylko w tej safadze będzie można odbić w bok. No ciekawie, no to mam nadzieję, że to wszystko jest w imię bezpieczeństwa, a nie jakichś innych, nie wiem, mniej jasnych zasad. Wszak tam ciężarówki, widziałem, normalnie jechały, tak? No ale ewidentnie chyba się boją turystów puszczać z jakiegoś powodu. Więc jak miałoby się takimi nieprzyjemnościami dla nas skończyć, no to może nawet lepiej, że musimy lekko pojechać dookoła. Z drugiej strony lepsze to, niż jakieś potem nie przewidywane atrakcje. Nie, czy nawet atrakcje niepożądane. Tym jedziemy, no i miejmy nadzieję, że się uda w tej safadze bezpiecznie skręcić. Zatem, mili Państwo, udało się wyjechać z Safagi. Udało się wyjechać na drogę do Queeny. Więc ja mamy mały sukces. Finalnie, oczywiście jesteśmy lekko czasowo w plecy, bo jest już godzina 14, my dopiero wyjeżdżamy z Safagi, no ale to jakby, no co zrobić, takie życie. Tak wygląda przygoda w Egipcie. A Niedzielek mówi mi co, że jaka jest odległość? 171. Do Queeny, tak? Tak? I 2 godziny jazdy teoretycznie. Tak. Mówi, tak? No dobrze. Zatem jedziemy, proszę Państwa. Duży plus jest taki, że droga ładna i okolica ciekawa, przynajmniej na razie, więc może nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, tak? Więcej zwiedzamy, poznajemy nowe krajobrazy, więc... Świątynie. No coś za coś, jak to mówi się. Checkpoint w połowie drogi, jakby między Safagą a Queeną, ale było bardzo miło, sympatycznie. Pan spisał tylko numer naszego samochodu, pytał się o narodowość pasażerów, więc było totalnie bezboleśnie. No i droga w mojej ocenie jest to, niewiadku, nie wiem, czy ty podzielisz mój punkt widzenia, bo ty książkę czytasz, to prawda, ale jest to najładniejsza droga w Egipcie, jakąśmy jechali do tej pory, tak? Może będą jeszcze ładniejsze, nie wiem, ale ta zarówno pod kątem nawierzchni, jak i pod kątem widoków, tu się trochę tak zrobiło, może bardziej pustynnie, ale były fajne pagórki, górki, żeśmy wąwozami między nimi meandrowali, naprawdę rewelacja. Dojechaliśmy szczęśliwie do Queeny. Teraz tutaj dziadek nawiguje nas dzielnie, bo musimy przez Nil się przeprawić. Pierwsza taka nasza przeprawa w tej części kraju. No i będziemy się cieli na Luxor, tak? Ale pierwszy musimy przez tory przejechać tutaj. Bo tu widzimy tory kolejowe, to jest samo w sobie wyzwanie. I off-road. Trzeba uważać, żeby czegoś nie urwać w samochodzie. No i miasto nie powala, tam prawo była jakaś taka nowa dzielnica, nowy projekt mieszkalny, by się nazywało New Queena City. Parę bloków było faktycznie jednorodnych, zrobionych. Tam wyglądało to na warunki lokalne sympatycznie. No tutaj tak przemysłowa mam wrażenie, tu jakaś, wiem, jakieś silosy, pewnie jakieś ziarno, nie wiem, czy ono
Nilem spływa, czy tutaj magazynują przed wysyłką Nilem, nie mam pojęcia, muszę skupić się na drodze, bo tu widzimy, są atrakcje jednak takie w postaci sympatycznych chopków. I te chopki też trzeba generalnie pod kątem, bo potem tłumikiem lekko gdzieś tam przyhaczamy. Zatem Egipt na całego. Aż to jakieś wieżowce na horyzoncie, tak? Bloki, no to może dobrze powiedziane, że wieżowce, ale w skali tego to tu na po lewicy jakieś tutaj takie w miarę sympatycznie to wygląda, z daleka przynajmniej. Tak, to z daleka z samolotu też wygląda sympatycznie. No tak, ale jakieś takie beże kolory ziemi są. Kolory są ok, prawda. I chopek oczywiście tradycyjnie, nie dajmy się zmylić. Jakieś kocie łby nawet są tutaj. Trzeba bardzo delikatnie te rzeczy pokonywać. Same centrum wygląda dość, mówię tak z wierzchu, patrząc jak na warunki już egipskie, powtarzam po raz kolejny. Całkiem, tak? Myślę, że tak royal, tak? Przyjemnie. Oczywiście jak się spojrzy w detale, to już myślę, to jest mniej sympatycznie, ale palemki są części pousychane, ale coś się dzieje, tak? Czyli co, niedźwiadku, wjeżdżamy na most na Nilu, tak? Ja nawet z tej okazji szybę przetarłem. Wycieraczkami, wodą w spryskiwaczu. Ekologicznie jest. Nil jak Nil, a tak podobnie jak w Kairze. No, węższe oczywiście chyba tutaj będzie. Mam wrażenie. Nie wiem, co tu przez tą barierkę widać. Jakiś most kolejowy oddali jest. Tutaj widzimy, pod górkę jedziemy na razie. Ten most się spina. O. I tam je południe. W tamtym kierunku będziemy za moment się odbijali, jechali. Tu niedźwiadek cały skupiony. Na gadule już wszystko widzi, wszystko wie. Teraz to będzie mnie nawigował w prawo, w lewo i na drzewo. I na drzewo. Nie ma tutaj. Właśnie. No i dobrze, wyjechaliśmy z Kueny, tak się wygląda. I jedziemy teraz na Luxor. Czwarta jest godzina, mamy 2 godziny jeszcze z haczykiem małym słońca. Trzeba ten czas na maksa wykorzystać. Już końcówkę jechać po zmroku, bo raczej się nie uda tego uniknąć totalnie. A to ładnie jest, już się droga buduje, bo pas jest w budowie jeden. A to jest zielono, to ładnie widzimy, są gaje palmowe i nie tylko. Tutaj po lewej moje ręce, a tutaj widzimy po prawej stronie faktycznie się buduje druga jezdnia tej drogi. Widzimy Egipt w budowie. Droga się kawałeczki poprawiła. Może jeszcze tu by nie urywa, co prawda, ale jest lepiej niż było na wyjeździe z tej Kueny. Tak jakby tu dalej coś pracują, żeby ją poszerzyć. No, na asfalt jest kapeczkę lepszy. Widoki takie typowe dla delty Nilu. Widzimy po lewej stronie te zielone pola, palmy. Coś tam więcej rośnie, jest tam irygacja ewidentnie. Po prawej stronie już jest gorzej. I po drugiej tam się gdzieś góry pojawiają na horyzoncie. Ewidentnie już takie typowo piaszczyste i stepowe. No więc krajobraz jest taki, jak widać, no ciekawy. No, ładny to może dużo powiedziane, ale ciekawy. Egzotyka na pewno w 100%. Tu jeszcze zaraz na ten wzgórek sobie jedziemy, zobaczymy co będzie za wzgórkiem widać. No taki widać ogólnie lekki syfik, ale no to taka tu jest jakby kolej rzeczy, tak? To standardowo wygląda, jak jest kawałek takiej ziemi niczyjej. To też lubią sobie lokalnie śmieciuszki wyrzucać. Jakieś gruzy, jakieś plastiki. No taka to jest, tu widzimy, organizacja. Też musimy zauważyć, że ten niedźwiadek, jako blondy niedźwiadek, budzi też spore zainteresowanie. Może stary. No to już tam nie widać to tak bardzo przez szybę, ale że blond to widać bardziej. Więc budzi zainteresowanie tutaj. Wow, faktycznie. Znaczące. No, więc tak to wygląda. Jazda z niedźwiadkiem przez egipskie wioski i miasteczka. A tu widzimy ekologicznie, się śmieci prawdopodobnie palą. Idą w powietrze.
Muszę zobaczyć. Jedziemy chyba starą drogą. Pasmową. Natomiast po prawej stronie jest jakaś nitka oddana. Chyba, bo poasfaltowana. I część autek pojechała sobie tamtą nitką. Pewnie my też powinniśmy tamtą nitką pojechać, tylko że znaki nie były za bardzo jednoznaczne w tym zakresie. O ile w ogóle ich nie było. A nasz Google też się za bardzo nie chwalił. Tam nawet chyba nie ma pasa w ogóle, nie odbywa tam po asfalcie, mi się wydaje, wymalowanego, tak. Więc to jest... Ale nie jesteśmy sami, więc nawet jak pod prąd, to nie my jedyni, więc proszę Państwa, tam gdzie jeszcze jedzie jeden samochodzik. To jest kraj faktycznie prawdziwej wolności. Każdy jak chce. I już. Trzeci to jest taki do wyprzedzania, raz no, jeden, raz drugi. Widzimy, jakby nie było, że jedną jezdnią nowo powstającej autostrady, bo jest wiadukt, prawda? Wiadukt więc pokazuje, że będą dwie jezdnie. I one już nawet chyba są, bo tamta za tym murkiem też chyba jest. No jedziemy taką, jakąś chyba pod prąd, ale tam widzimy ten pan, co po lewej jedzie, on będzie skręcał za chwilę. On jedzie tak bardziej centralistycznie, powiedział. My tak się trzymamy prawie mańki. Co widzimy, też ma swoje mankamenty, bo stoi, prawda, sobie, prawda, tir zaparkowany nienerwowo i się można w niego elegancko wrąbać. Więc tą prawicowością tutaj też trzeba uważać, prawda, o. No ale luzik, no. Czy skręcił, czy to będzie... On tam w lewo, tak, on gdzieś taki tam... Taki najazd. Gdzieś tam coś tam jakiś miał pomysł w lewo skręcić, tak dokładnie. I dzięki nawigacji niedźwiadka jedziemy w tej chwili lewym brzegiem Luksoru, tak się wyrażę, no bo Luksor położony jest znowu na dwóch brzegach Nilu, więc to jest ta lewobrzeżna część w tej chwili. My będziemy de facto w tej części mieszkali na powrocie, kiedy będziemy wracali, kiedy się w Luksorze zatrzymamy. Dzisiaj miało nas tu w ogóle nie być, więc jesteśmy jakby za dodatkowe punkty w gratisie, w pakiecie. No, ale tniemy teraz na południe. Musimy jeszcze gdzieś Muńka się zatankować, bo się robi tak już powolutku blisko zera. Mam się zapas, ale najwyższy czas, żeby mu dać jeść. No i kierunek Asłan. Ja tu też tłumaczę dziadkowi, że tutaj już trochę inna jest populacja pobylcza. Tacy są ciemniejsi ci wszyscy Państwo. To już są Nubijczycy. Nie tacy Egipcy, nie wiem, jak z północy, tylko Nubia, południa tutaj kraju. Troszkę inna narodowość, jak rozumiem. O, panowie wieźli jakąś rurę czy coś, jakąś listewkę, szczółkę. Odjechaliśmy od Luksoru. Droga wiedzie przez takie bardzo już, powiedziałbym, pustynne i odległe od cywilizacji miejsca. Za to jest jakby lepsza faktycznie. Pukać, oby tak było dalej. Teraz mamy tylko jedyne marzenie, żeby stacja była benzynowa. Na której będzie paliwo jakiekolwiek. Bo generalnie, no, jeszcze mamy zapas oczywiście na chwilę, ale, no, robi się już tak dość, powiedziałbym, emocjonalnie, więc... No, będziemy pchali na zmianę ziotek, tak jest, dokładnie. Dokładnie tak. Mili Państwo, nie wiem, który tam z tych bogów się do nas uśmiechnął, ale się nam tutaj objawiła na tym pustkowiu. Pustkowie jest faktycznie takie dość konkretne. Mimo, że gdzieś tam po lewicy w oddali jest niby delta Nilu, tak, tam majaczy, no ale to się nijak, to nie ma żadnej drogi, żeby tam dojechać. Więc no, żeśmy tak już tutaj liczyli opary, że tak powiem, w baku. Nie, no żartuję, tam było 143 km, tak, do przejechania, no ale teoretycznie nie wiem, twierdzić, że mamy do przejechania troszkę więcej. Więc było ryzyko, że jak się na tym pustkowiu nic nam nie objawi, to gdzieś tam 20 km nam zabraknie w zasięgu. No tak, teraz, tak, bo ja tu już powłączałem wszystkie klimatyzacje i żeśmy jechali, tak powiem, już na bardzo ekonomicznym modelu, więc jakby tam to spalanie było dużo mniejsze. Więc myślę, że na poważnie może by się udało dojechać, tak na oparach. Niemniej jednak się stacja tutaj nam objawiła i miała paliwo, na szczęście nie takie jak my używamy, bo 10.5 używamy tu teoretycznie jako staramy premium, się. Staramy się tam gdzie jest, tu była 10.2, ale była, bo z kolei faktycznie na kilku, dwóch, trzech stacjach, jak się przejeżdżało koło Luksoru, były stacje, ale były zamknięte i nie miały nic, więc to, że tu było cokolwiek, to i tak był duży cud, więc no, powinniśmy już raz dojechać bez żadnego bólu. Pytanie, jak ten silnik z tym poradził, ale będę jechał delikatnie, bez żadnych ostrych przyspieszeń, więc myślę, że nie będzie tutaj wielce bolał.
No i gdzieś mu tam najpierw przy jakiejś okazji dolejemy coś lepszego, jak się pojawi jutro. O ile będzie. O ile będzie, dokładnie tak, bo to też jeszcze nic pewnego. A Puskowie, jak widać, jest dość konkretne. Konkretne Puskowie, droga jest ładna, na szczęście w miarę dobrej jakości, no ale w zimie już się zmierzcha, a pacjenci jadą bez światełek, no bo w sumie po co mają światełka? Bo oni widzą, gdzie jadą. Inni ich widzą, trzeba oszczędzać, tak powiem, te spalanie, prawda? W związku z tym, no, trzeba wypatrywać pacjentów, tak? Bo pasów też tu za bardzo nie ma na tej jezdni, zwłaszcza tych bocznych. Więc folklor faktycznie jest. No ale mamy już ile? Mamy już około 50 km, tak? Do przejechania jeszcze. Słonko nam zachodzi, jak widać, bo jest 6:30, już zaszło nawet. Więc mam nadzieję, że jakoś dojedziemy te ostatnie półtorej godziny, dwie godziny maksymalnie, no, na miejsce. Cali i zdrowi. Oczywiście, że tak.